Dzisiejszy odcinek. Bo ja boję się ciemności, cmentarzy. Będzie dość. Prawie wszystkie wyglądają jednakowo, jedynie się różnią wielkością. Interesujący. Ja nie wiem, przyszłaś tu show zrobić, kurwa. Przeglądając sobie wczoraj karty na czasie, natrafiłem na to. Projekt Lady. Myślę sobie, nie wiem, projekt blatów kuchennych, projekt lat, coś nie wiem, dokumentalnego, fajne, kliknę sobie. Potem widzę początek materiału, jakiś samochód Citroen, to kurde, może projekt Łada, może projekt samochód, jakaś motoryzacja, dobra, fajne, oglądamy! I się zawiodłem. Dzień dobry! Dzień dobry! Co pan ma w ofercie? Co mamy w ofercie? Tak! Szpilki mi grzęzną w ziemi! I przy czym w tym momencie zastanawiam się, co w tym jest takiego super dziwnego. Ta laska na oko waży jakieś... 7 worków cementu, no. Więc jeżeli staję sobie szpilkami na ziemi, to rzeczywiście bardzo jest dziwne, że akurat się zapada. Może następnym razem niech założy, nie wiem, gąsienicę. No, podoba mi się. A, dziękuję bardzo. Co to jest? Demoniada. Ej, to jakie to ma wszystko nie sens, wiem, nie? Zobaczymy dopiero. Najpierw zbieramy gnój, później wchodzimy do tego w cukienki, no. I teraz jemy burgera na zewnątrz. O co chodzi? Nie wiem. Co? Teraz jemy burgera na zewnątrz? O co chodzi? Teraz jemy burgera na zewnątrz. O co chodzi? Chory, chory kraj, po prostu chory naród. Jak można coś jeść na zewnątrz? No co, no brało się w rękę i się jadło, tak? Nigdy nie używam sztućców do krojenia hamburgera, czy nie odrywam sobie bułeczki w ogóle. Ale jest bardzo dobre. Brałam w rękę i gryzłam tego hamburgera, byłam cała w tym sosie, wszystko mi kapało. Cała brudna nad stolikiem, nad ściereczką, tak, jadłam to wszystko. W pewnym momencie pojawia się jeszcze inna kobieta. Zgaduję, że jakaś prowadząca tego programu. W jaki sposób powinno się jeść hamburgery, to pokażę w postaci zagadki. I waszym zadaniem będzie odgadnięcie... Który ze sposobów jest właściwy, poprawny, zgodny z etykietą? Która zaczyna tłumaczyć, jak powinno się jeść hamburgera, bo nic nie wie, jak się je hamburgery, to jest w ogóle, to jest rzadkość. Amerykanie czasami kroją sobie całość na małe kawałeczki i zjadają w ten sposób całego hamburgera. Drugi sposób to taki, kiedy Amerykanie odkrawają kawałek, zjadają ten kawałek, przekładają do lewej dłoni, biorą nóż i znowu odkrawają kawałek. Zasadnicze pytanie, jak prawidłowo jeść hamburgera? Kroisz całego, kroisz mięsko, jesz osobno pieczywo, kroisz pieczywo, nie jesz mięsa, jesz mięso, nie kroisz pieczywa, potem je jesz łyżeczką. To w ogóle... Czwarty sposób to jest wzięcie całego hamburgera w obie dłonie i zjedzenie kawałek po kawałku. A piąty sposób to też nożem i widelcem, po prostu po kawałeczku, razem z tym pieczywem. No i teraz pytanie, który sposób jest najwłaściwszy? A ja na przykład lubię jeść hamburgery szklanką. Zawsze jak idę sobie do McDonalda i zamawiam burgery, to kroję sobie je szklanką i tą szklanką je jem. Prawidłowa metoda, prawidłowa metoda. Najlepsze wyjście to jednak trójka, czyli jednak oddzielnie pieczywo. Można poprosić już w restauracji, czy tutaj pana w food trucku o to, żeby oddzielnie nam podał pieczywo, oddzielnie dodatki. I to w ogóle dla mnie jest najgorszy absurd. Ilu z was kiedyś jadło poprawnie burgera, biorąc osobno pieczywo i zawartość do tego pieczywa? Jak w restauracji podadzą wam hamburgera na talerzu, to wtedy go otwieracie, wywalacie całą zawartość na talerz i osobno jedzie bułeczkę. Tak, to jest ten poprawny sposób i wszyscy tak jedzą, bo tak mówi jakaś laska z TVN-u, która wygląda jak... Harry Potter, albo ten śmieszny doktor z Minionków. Tutaj trochę skaczymy do innego fragmentu. Zadaniem uczestniczek było jedzenie po ciemku. To zupełnie tak jak wtedy, kiedy wracacie z imprezy o 4 nad ranem i nie chcecie zapalać światła, żeby nie budzić starych. Proszę mi zaufać. Położę pani rękę na oparciu krzesła. Proszę sobie usiąść. I zapraszam do jedzenia. Bo ja boję się ciemności, cmentarzy i to dla mnie było takie trochę... straszne, no ale starałam się myśleć, że to jest romantyczna kolacja z pani Jeleną. Może mi pani zaufać. To jest w ogóle takie... No, może mi pani zaufać! Wszystko jest pod kontrolą! To, że nikt na nas nie patrzy, nie oznacza, że możemy sobie pozwolić na brak dobrych manier. To, że nikt na was nie patrzy, kiedy leżycie sobie sami w pokoju, wcale nie oznacza, że... Nie możecie sobie zmierzyć waszych ulubionych szklanek, które zabierzecie do jedzenia hamburgera.
To, że nikt na nas nie patrzy, nie oznacza, że możemy sobie pozwolić na brak dobrych manier. Jak? Dobre, znajome. No tak mówię, takie chrupiące na górze. W ogóle jakie to jest spojrzenie w tym momencie. Co się stało? Wyczuwam, co to jest. Może pani powiedzieć? Wydaje mi się, że jest to hamburger. To było bardziej zadanie na to, czy sobie poradzimy ze zjedzeniem tego. Kurczę. Co pani powiedziała? Kurczę, przepraszam bardzo. O, jaka fajna zaślepka. Długo jej szukałem. O, kurczę. No nie. Co pani powiedziała? Że co? Proszę wybrać odpowiedni sztuciec i się częstować. Zastanawiam się, jaką łyżką. Biorę sobie tą, zaraz zobaczę. Chryste panie, jaki tu jest wybór? Tu już chyba na stole chirurgicznym jest mniej narzędzi niż ona ma przed twarzą. Prawie wszystkie wyglądają jednakowo, jedynie się różnią wielkością. Pani tak zawsze trzyma łyżkę? Pani tak zawsze trzyma łyżkę? Proszę panią, ale to o co pani chodzi? To już nie można zjeść w tym kraju? No nie! Pani tak zawsze trzyma łyżkę? No nie wiem w sumie, jak trzymałam tą łyżkę normalnie. No tak jakoś dziwnie, no nie wiem w sumie. Trudno mi to wytłumaczyć. W tym odcinku łowcy duchów odwiedzają Ukrainę. Duchy z zamku Resher przestraszyły pola nie na żarty. Słonka się rusza. No tak jakoś dziwnie, no nie wiem w sumie. Trudno mi to wytłumaczyć. Jak pani minął dzień dzisiaj? No, dziękuję bardzo. Chlebek tutaj pieczą pyszny. Zawsze świeży. Zawsze świeży. Chce coś pani powiedzieć? Nie chciałabym. Proszę panią, czy chce pani coś powiedzieć? Nie, proszę pana. Odmawiam zeznań. Pamięta pani, co jest najważniejsze podczas przyjęć? Żeby utrzymywać po prostu rozmowę, żeby rozmawiać z ludźmi przede wszystkim też. Otóż nie. Najważniejsze na imprezach w Polsce jest, żeby nikt nigdy nie miał sucho. Więc idź po kolejną flaszkę i dolewaj! Pani Małgorzato, dlaczego pani nie je? Słucham? Czemu pani nie je? Już zjadłyśmy. To, co robisz, i myślę, że to jest nie do końca skontrolowane i ma inne założenia, nazywa się skracanie dystansu. Czyli próbujesz za wszelką cenę zrobić coś, co jakbyś robiła tak zupełnie na luzie, wyszłoby ci dużo lepiej, wiesz? Ale właśnie jesteśmy tutaj, żeby nauczyć się takiej pewności siebie. Ale pewność siebie, to nie jest bezczelność. Przepraszam panią, ale dlaczego pani nie je? Nie smakuje pani? Coś nie tak z tym jedzeniem? Jak ty śmiesz mnie o to zapytać? Ale nie, spokojnie, proszę pani, ja tylko chciałem pani polać, wie pani, bo na pusty żołądek nie można, no to nie, nic osobistego, skąd? Jeżeli pani chce się nauczyć i wszystkie panie chcą się nauczyć pewności siebie, to pewność siebie wynika z wiedzy. I a czasu. Łamanie... Były jakieś zasady? Przepraszam. Były jakieś zasady? Przepraszam? Były? Były jakieś zasady? Jakby tak z mojej perspektywy, to zdaje mi się, że jednak śniadania są znacznie lepsze, kiedy każdy może z każdym pogadać, pośmiać się, zjeść co tam mu się żywnie podoba, wstać od stołu, kiedy akurat musi, a tutaj to no powiesz słowo i... Były jakieś zasady? Przepraszam. No bo teraz kuźwa mówi główny boss i reszcie nie wolno. Spróbuj tylko cokolwiek, weź mi słowo, to normalnie nadzieję cię na pal. No zobaczysz, nadzieję cię na pal. Macie wrażenie, że jesteście pewne siebie i wiecie, po co tu przyszłyście, to jest jedna sprawa, ale zaczyna się to trochę wymykać spod kontroli. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby moment, w którym Irena zaczyna mówić, ktokolwiek inny jej przerywał. Jeszcze raz spróbuj mi wejść w słowo. Kiedy ja coś mówię, to normalnie cię dowalę potem, rozumiesz? Ten program moim zdaniem wcale kultury nie uczy. Pokazuje tylko jakiś pseudo wyidealizowany świat, gdzie jakaś konkretna jednostka dzierży dominację nad innymi. No bo kurde, ja mam 40 lat, a ty co, gówniaro, masz 19? Myślisz, że mamy równe prawa? Mylisz się! Nie jesteś godna stania obok mnie! Twoje zachowanie czasami jest naprawdę nie w porządku i co do nas. Ale ja nie wiem, przyszłaś tu show zrobić, kurwa? Takie pytanie ode mnie proste.
Przyszłaś się zmienić, czy przyszłaś po to, żeby mieć followers na Instagramie? O! Czy ktoś powiedział Instagram? Powiem, jeżeli jeszcze nie wiecie, to mam własnego. Kacper Ritz, 38 tysięcy obserwujących. Ostatnio wleciała bardzo ładna fotka. Byłoby mi miło, gdybyś wszedł i zostawił lajka. Followa w sumie też. Dajcie mi znać, co sądzicie o takim w sumie nowym formacie na kanale. No bo raczej nieczęsto oceniam jakieś filmy. To jest taka troszkę dramka z TVN-em. Jeżeli wam się spodobało, to naturalnie wleci więcej odcinków, a jeżeli nie chcesz ich przegapić, to zostaw też subskrypcję. Ja nazywam się Kacper Ritz, dziękuję wam wszystkim za oglądanie i trzymajcie się ciepło. Ups, uderzyłem mikrofon. Cześć!